Przychód z monetyzacji tego odcinka w całości zostanie przeznaczony na pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych. Obejrzyj materiał do końca, nie pomijając reklam. W ubiegłym tygodniu na drogach w Polsce zginęło bardzo dużo osób. Ostatnie 7 dni również nie należały do bezpiecznych. Zapraszam Was na najbardziej rzetelny raport drogowy mijającego tygodnia. Dramatyczne informacje tuż spod polskiej granicy. Na autostradzie D1 w Czechach jedna osoba zginęła w tragicznym wypadku, druga w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala. Masakra rozegrała się w sobotę 4 maja. Kierowca ciągnika siodłowego przewożącego czołg zatrzymał się na prawym pasie, a tuż za nim samochód osobowy. Wtedy wjechała w niego laweta przewożąca samochody osobowe. Osobówka została sprasowana pomiędzy kolosami. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec ratowniczy. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej i przetransportowana do szpitala w Ostrawie w stanie krytycznym. Do tej samej placówki trafiła także druga, lżej ranna osoba, kierowca ciężarówki. Ten wypadek doskonale pokazuje, jak ważne jest zachowanie rozwagi i trzeźwego myślenia na trasach szybkiego ruchu. 23-letni obywatel Niemiec spowodował groźny wypadek, w wyniku którego auto, które prowadził, dachowało. Razem z nim jechało także dwoje nastolatków w wieku 18 i 23 lat. Doszło do niego w miejscowości Powodowo w Wielkopolsce. Przyczyną była prawdopodobnie nadmierna prędkość. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, a następnie wjechał do rowu. Po wypadku obcokrajowiec oddalił się z miejsca, zostawiając dwie ranne osoby w pojeździe. Służby zostały powiadomione dzięki zgłoszeniu z automatycznego systemu e-call. Pasażerowie trafili do szpitala. Niestety, życia 18-letniej kobiety nie udało się uratować. 23-latek doznał ogólnych potłuczeń ciała. Sprawcę wypadku zatrzymano. Po przebadaniu okazało się, że ma blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Decyzją prokuratora został aresztowany na 3 miesiące. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczkę z miejsca mężczyźnie grozi nawet do 20 lat więzienia. Śmiertelny wypadek w bagnie w gminie Sompolno. Samochód osobowy marki BMW uderzył w słup energetyczny. Niestety przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny. Około godziny 16:15 dyżurny konińskiej policji otrzymał informację od mieszkańca bagna, że trafił na rozbity pojazd, w środku którego znajduje się mężczyzna. Na miejscu patrol policji potwierdził, że na polu stoi BMW, który posiada uszkodzenia przedniej części powstałe w wyniku uderzenia w słup energetyczny. W środku ujawniono zwłoki 30-letniego mężczyzny, mieszkańca gminy Kramsk, informują funkcjonariuszki z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Tragedia miała miejsce w pobliżu linii kolejowej, jednak nie doszło do niej w wyniku zderzenia z pociągiem. Około północy na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie podczas wyprzedzania na łuku drogi kierowca Volvo stracił panowanie nad samochodem. Pojazd uderzył w drzewo, a potem przewrócił się na dach. Siła zderzenia była duża, ponieważ osoby podróżujące autem wypadły z niego. W efekcie 34-letnia pasażerka straciła życie na miejscu. Jej 31-letni mąż, który kierował autem, nie doznał większych obrażeń. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że był nietrzeźwy, jednak policja nie podaje póki co, jakie było stężenie alkoholu w jego krwi. Jak się dowiedziałem ze źródła zbliżonego do służb pracujących na miejscu, obie osoby posiadają obywatelstwo ukraińskie. W Augustowie dzień wcześniej, w piątek wieczorem, doszło do kolejnego tragicznego wypadku. Samochód osobowy wjechał wprost pod rozpędzony pociąg relacji Świnoujście-Suwałki. Jak możecie się domyśleć, oglądając zdjęcia wraku pojazdu, osoby znajdujące się wewnątrz nie miały najmniejszych szans na przeżycie. Służby po przyjeździe na miejsce oraz zabezpieczeniu terenu stwierdziły zgon dwóch osób, 42-letniego mężczyzny, który kierował autem, oraz 43-letniej pasażerki. Jeśli oglądacie moje materiały co tydzień, na pewno zauważyliście, że bardzo często przy omawianym zdarzeniu pojawia się nadmierna prędkość. To właśnie ten czynnik odpowiada za ponad 22% wypadków. Nie inaczej było także w tym przypadku. Młody, niedoświadczony, 20-letni kierujący Oplem mężczyzna, nie dostosowując prędkości do warunków panujących na drodze, na łuku drogi stracił panowanie nad autem, zjechał do rowu, a następnie uderzył w drzewo. Siła zderzenia była ogromna, co widać.
widać na zdjęciach. Niestety chłopak nie miał żadnych szans, zginął na miejscu. Był mieszkańcem Kamieńczyka. Do samobójstw na torach kolejowych dochodzi bardzo często. Media zazwyczaj podają szablonową informację na temat takich zdarzeń, nie skupiając się na problemie, który dotyka bardzo wiele osób. Mowa o cichym zabójcy, czyli depresji. W niedzielę 5 maja pod Nową Solą 58-letni mężczyzna skoczył z wiaduktu wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Lublin-Szczecin. Uwierzcie, że jest mi ciężko opisywać to, co zobaczyłem na zdjęciach z miejsca tragedii. Nie opublikowałem ich, ponieważ musiałbym ocenzurować praktycznie całe kadry. Widzicie na ekranie zdjęcia poglądowe z innego wypadku. Służby nie miały nawet jak podjąć reanimacji, mężczyzna zginął natychmiast. W poprzednich odcinkach pod informacjami o podobnej treści pojawiło się kilka komentarzy na temat prób samobójczych, które omawiałem. Nie będę ich nawet cytował, ponieważ dla mnie jest to nieludzkie. Osoby, które to napisały, powinny się wstydzić, głosząc takie poglądy oraz sygnując je swoim imieniem i nazwiskiem. Pamiętajmy, że zachowania samobójcze obejmują swoim zakresem cały wachlarz zjawisk, od myśli i planów, po próbę lub zabójstwo dokonane. Badania pokazują, że około 80% osób, zanim podejmie próbę odebrania sobie życia, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób informuje o tym swoje otoczenie. Bądźmy uważni na takie sygnały i nie bagatelizujmy ich. Nawet jeśli postrzegamy je wyłącznie jako chęć zwrócenia na siebie uwagi, są one bardzo ważnym sygnałem. 6 maja na wschodniej obwodnicy Wrocławia w miejscowości Łany doszło do tragicznego wypadku drogowego. W zdarzeniu uczestniczył motocyklista, który z nieznanych przyczyn wyjechał z pasa jezdni i uderzył w bariery energochłonne. Siła uderzenia była tak duża, że motocykl rozpadł się na dwie części. Poszkodowanemu mężczyźnie strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie do akcji ratunkowej włączył się przybyły zespół ratownictwa medycznego. Niestety na pomoc było już za późno. Lekarz stwierdził zgon motocyklisty. 41-letni kierowca busa marki Renault zginął na miejscu po czołowym zderzeniu z ciężarówką w miejscowości Bieliny pod Kielcami. Jak ustalili policjanci, mężczyzna z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Do tego tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 6 maja około godziny 14 na drodze wojewódzkiej numer 753 w Bielinach w powiecie kieleckim. Na miejsce skierowano m.in. trzy zastępy strażaków i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Zabezpieczyliśmy i wykonaliśmy dostęp do kierowcy busa przy użyciu narzędzi hydraulicznych, ale życia mężczyzny nie udało się uratować. Drugi kierowca nie wymagał pomocy, poinformowała Beata Gizowska, rzeczniczka kieleckiej straży pożarnej. Za kierownicami obu pojazdów siedzieli 41-latkowie. Byli trzeźwi. Kolejne tragiczne informacje. Przed godziną 8 doszło do zderzenia motoroweru z samochodem osobowym w miejscowości Kalinowa w gminie Błaszki. 35-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, kierujący Volkswagenem, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu skuterowi. Doszło do zderzenia. 70-letni mężczyzna, kierowca motoroweru, doznał rozległych obrażeń ciała. Ratownicy, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, reanimowali starszego pana, jednak pomimo starań medyków ofiara zmarła. Kierowca osobówki był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało u niego blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Pędzący z dużą prędkością kierowca busa z impetem wpadł na ciężarówkę zamiatającą jezdnię i zginął na miejscu. Jego samochód został doszczętnie zniszczony. Do tragedii doszło około godziny 9.40 we wtorek 7 maja na drodze krajowej numer 14, będącej łącznikiem pomiędzy obwodnicą S14 a portem Łódź i ulicą Pabianicką na południowych obrzeżach Łodzi. Za kierownicą Mercedesa Vito siedział 34-letni mężczyzna. Jechał lewym pasem od ulicy nad Dobrzynką do ulicy Pabianickiej. Nagle w nieznanych okolicznościach przodem swojego auta uderzył w tył ciężarowego Mercedesa zamiatającego jezdnię. Niestety skutki zdarzenia były tragiczne. Jak już wspomniałem, mężczyzna zginął na miejscu. Jeśli chodzi o kierowcę ciężarowej zamiatarki, to nic groźnego mu się nie stało. Był trzeźwy i miał uprawnienia do tego typu robót drogowych.
Tragedia w Wielkopolsce. Nie żyje 20-letni kierowca, dwie osoby zostały ranne. To koszmarny bilans wypadku, do którego doszło na drodze pomiędzy Piłą a Kotuniem około godziny 18. Z nieznanych na tą chwilę przyczyn 20-letni kierujący na łuku wypadł z drogi i uderzył w drzewo, przekazała polskiej agencji prasowej starsza sierżant Magdalena Mróz z Komendy Powiatowej Policji w Pile. Młody kierowca, jak przekazują służby, poniósł śmierć na miejscu. 20-latek nie podróżował jednak sam. Jechało z nim dwoje pasażerów, 17-letnia dziewczyna i 48-letni mężczyzna. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Szczegóły na temat stanu ich zdrowia nie są na ten moment znane. Okoliczności wypadku wyjaśnia obecnie policja pod nadzorem prokuratury. Miejmy nadzieję, że niedługo poznamy przyczynę tego tragicznego zdarzenia. Swoją drogą, jako że bardzo często szczegółowe informacje na temat zdarzeń drogowych pojawiają się dopiero tydzień lub dwa po wypadku, czuję pewien niedosyt, ponieważ zapewne chcielibyście je znać. Napiszcie proszę w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani odcinkami Newsy Extra, w których przedstawiałbym wam bardziej szczegółowe informacje na temat wybranych wydarzeń. Tuż po godzinie 14 w środę na drodze łączącej Grodzisk Mazowiecki z Pruszkowem doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Osobowe BMW zderzyło się czołowo z ciężarówką. W zdarzeniu wzięły udział trzy pojazdy: osobowe BMW, Citroen oraz Tir. Kierujący BMW jechał z miejscowości Moszna w kierunku Brwinowa. Rozpoczął manewr wyprzedzania ciągu samochodów. Nie dokończył go, zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym Tirem. Kierujący ciężarówką stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w prawidłowo jadącego Citroena. Wszyscy zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi. W momencie, kiedy policjanci badali kierowców pozostałych pojazdów, lekarze walczyli o życie rannego kierowcy BMW. Niestety po kilkudziesięciu minutach mężczyzna zmarł. W czwartkowy poranek w Piechaninie miał miejsce śmiertelny wypadek z udziałem dwóch pojazdów, osobowego i ciężarowego. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Do zdarzenia doszło około godziny 8 na drodze pomiędzy Głuchowem i Piechaninem. Według wstępnych ustaleń policji 28-letni mieszkaniec Czempinia, jadąc Volkswagenem od strony Głuchowa, wykonał nieprawidłowy manewr omijania pojazdów, które stały czekając na możliwość wjazdu na remontowany odcinek drogi, na którym ruch odbywał się wahadłowo. Podczas omijania 28-latek zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki DAF z naczepą, kierowanym przez 26-letniego obywatela Białorusi. Poważnych obrażeń doznał kierowca osobówki. Niestety mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Do kolejnego tego dnia śmiertelnego wypadku doszło kilka godzin wcześniej w okolicy Łukowic Brzeskich. Kierowca samochodu marki Mazda, jadąc z Jankowic Małych w kierunku miejscowości Łukowice Brzeskie, z niewiadomych przyczyn wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Samochód spłonął wraz z kierowcą, który nie mógł się uwolnić z rozbitego wraku. 46-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego nie żyje. Przyczyny tragedii na chwilę obecną nie są znane. Jak informuje policja, prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego makabrycznego wypadku drogowego. Jedna kobieta zginęła, a dwie przewieziono z obrażeniami do szpitala po wypadku, do którego doszło w Wólce Zastawskiej w województwie lubelskim. Zderzyły się tam dwa auta osobowe. Z ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło podczas wyprzedzania innego uczestnika ruchu drogowego przez kierującą Skodą 39-latkę. Tragedia wydarzyła się przed godziną 8 na drodze krajowej numer 76. W wyniku zdarzenia kierujące pojazdami doznały obrażeń ciała. Z miejsca wypadku karetkami przewieziono je do szpitala. Ciężko ranna została również 35-letnia pasażerka Skody. Obrażenia były na tyle poważne, że mimo reanimacji życia kobiety nie udało się uratować. Na koniec odcinka standardowo prezentuję wam statystyki drogowe z ostatnich 7 dni. Jeśli macie tematy warte poruszenia na moim kanale, zapraszam was serdecznie do kontaktu ze mną. Tymczasem żegnam się z wami. Wszystkiego bezpiecznego. Cześć! Najwyższy czas.